Witam Was serdecznie wszystkich w serii Ku Przestrodze, mej ulubionej, w której to pooglądamy sobie i posłuchamy historii widzów, którzy chcieliby z nas przestrzec przed różnymi, na przykład przedmiotami albo po prostu sytuacjami, żeby Was uchronić przed skaleczeniem Waszych cennych paznokci. Zaczynamy. Kryszczyn, dasz intro. Kryszczyn, dzięki za intro. Zaczynamy od historii Gabrysi. Hejka, sytuacja miała miejsce 2 sierpnia 2021 roku. Uznałam z mamą i jej chłopakiem, że pójdziemy na kręgle. Niestety nie przemyślałam tego, że jak będę rzucać kule od kręgli, gdy mam długie... No, dobra, jesteśmy w domu. I powiem Wam tak. Sama niejednokrotnie, ale to było, wiecie, jeszcze chyba zanim salon otworzyłam, wytargałam sobie kciuka chamsko przez po prostu pirońskie kręgle. I nie pytajcie się mnie, jak to się stało, ale ja już wiedziałam, że jak kręgle, to trzeba uważać, nie? Naprawdę jest to konkret. I nie wiem, czy już się pojawiło w tej serii coś o kręglach, ale ja wiedziałam zawsze, kręgle i długie paznokcie to niestety nie jest dobry pomysł. Nie wiem, co gorsze, to już w siatkówkę idzie cały czas, wiecie, od dołu robić i tam jakoś uchronić te pazury, ale przy kręglach... A nie, zawsze jeszcze można, wiecie, tak rzucać, nie? W sensie z pomiędzy nóg. Dobra, też coś tam idzie ogarnąć, no ale nie róbmy po prostu pośmiewiska sobie z siebie na sali. No lepiej skrócić te pazury albo podziękować za grę, albo po prostu rzucać obiema rękami z pomiędzy nóg. Nie polecam kręgli z pazurami. Kciuk rip, napisała Natalia. Zgadzam się, potwierdzam, kciuki wytargane. No cóż, skończyło się tak, że jak rzucałam kulę, to poleciał w tym samym czasie mój paznokieć. Wtedy paznokcie były prawie na samych moich paznokciach. W sensie była taka długość moich naturalnych. Aha, czyli po prostu były korekty. Albo po prostu wzmocnienie naturalnej płytki. No dobra. No to ja na początku nie zauważyłam, że straciłam paznokcia. Gdy mama zobaczyła, to się jej słabo zrobiło na widok tego, ale koniec końców wszystko się zagoiło ładnie i nie bolało w ogóle. Okej, pokaż no. Tak wyglądały świeżo po zrobieniu. Dobra, ładne. Bardzo ładne. I troszeczkę chyba krawędzie dolne przepiłowane są, ale mogę się mylić, bo może dlatego się też złamał. A tak po starciu z kręglami. Ale masz łożysko takie długie już, takie hyponychium przesunięte łożysko. Ojej. Ale no dobra, to się gdzieś tam na czubku stało, więc tam parę tygodni i pewnie nawet śladu nie było po wszystkim, ale aż mogę się skórkę, nie? Ała. To ja wiem, że to nie jest jakoś mega drastyczne, ale to boli. To boli. Na początku przynajmniej fest, ale już później jak się zaczyna goić, to nie jest najgorzej. Mi się to przytrafiło i to nie raz. I też się nie dziwię, że sobie wytargałaś, Gabrysia, tego kciuka, bo faktycznie były długie te pazy. No dobra, więc uważajcie, kochani. Kręgle i długie paznokcie to nie jest dobry pomysł. Zobaczmy, co nie będzie dobrym pomysłem w następnej historii. Witam wszystkich, oglądasz na własną odpowiedzialność. Mam na imię Monika, 24 lata. Paznokcie robię sobie sama od początku gimnazjum. Jestem samoukiem, ale uważam, że robię w miarę bezpieczne zizacje. I chyba tak jest, bo pierwszy raz w moim życiu, gdy mój paznokieć uległ... wypadkowi. Jestem fryzjerką i do pracy w okresie letnim dojeżdżam skuterem. I to on jest winowajcą, a właściwie może moja nieuwaga. W weekend postanowiłam go umyć, a następnie ściereczką wytrzeć do sucha. I właśnie wtedy mój paznokieć zawędrował tam, gdzie nie powinien, pewnie w jakąś dziurę. Wstawiam zdjęcia. Paznokieć wpadł w szczelinę, a ja z impetem popchnęłam rękę. Poczułam ogromny ból i zobaczyłam dużo krwi. Przemyłam palca zimną wodą i trochę pomogło. Po jakimś czasie postanowiłam zdjąć masę, bo miałam paznokcie przedłużane. Wstawiam zdjęcia. Najpierw obcięłam go obcążkami, a potem delikatnie zdjęłam pozostałą masę frezarką, tyle ile mogłam. Po kilku dniach kawałek paznokcia przy wolnym brzegu odkleił się od łożyska
Pozostało mi tylko czekać, aż paznokieć odrośnie i się zregeneruje. Dzisiaj już jest z nim wszystko ok. Nawet robię na nim przedłużanie, ale nie aż tak długie. Pozdrawiam całą ekipę Kulo. Dobra, pozdrawiam również. Zobaczmy, jak to wygląda. Paznokcie przed wypadkiem. Dodam, że wypadkowi uległ palec serdeczny. Dobrze. Winowajca. Tu są te kratki. O nie. To są pogromcy paznokci, wierzcie mi. Bardzo ładny skuter. 2-3 dni po wypadku. No. Ale już widać, że się już tak zaczyna goić. Tutaj się tak jakby rozwarstwił trochę paznokieć, ale to nic strasznego. No, tu jest taki typ... Dobra, tu jest wytargany, a tu jeszcze troszeczkę na środku masy zostało. No, ale widzicie, goi się ładnie. Odpadła ta wytargana końcówka. Troszeczkę łożysko już tak wyschnęło. I widać je. Tutaj, okej, okay, też. No i widzę, że tam się dostaje brud, więc chyba trzeba by było troszeczkę też skrócić tego paznokcia naturalnego. Ten wolny brzeg, bo się w tę szczelinę brud dostaje i przypuszczam... Aha, farba. Jestem fryzjerką. No, farba się tam po prostu dostaje. No i może się tam coś podziać jednak, więc kurczę, warto by było to wypiłować. Jeżeli to będzie bolesne, to zawsze sobie tutaj tę górę można wyfrezować. Na przykład opaską z nośnikiem na nośniku. Mhm. Więc no, powiem wam tak. Nawet rękawiczki nas nie uchronią przed tymi pieruńskimi kratkami. Jedyne co, to po prostu bardzo uważać i wiedzcie, że wsadzić w to palec i szarpnąć, to jest raz, dwa. To jest naprawdę raz, dwa, więc uważajcie, jak myjecie różne rzeczy. Uważajcie na swoje paznokcie, bo tutaj widzimy, że Monika nie miała wcale jakichś takich mega długich tych paznokci. Miała fajne, naturalnie wyglądające paznokcie, troszkę za opuszkę. No dobra, trochę są długie, okej, okay, trochę są długie, ale nie są takie jakieś mocno, przesadnie długie, ale to wystarczy. To wystarczy trochę, jak za opuszkę wystaje kratce, to wystarczy. Dobrze, przejdźmy teraz do następnej historii ku przestrodze. Mieliśmy kręgle, mieliśmy skuter, co teraz? Witam wszystkich, oczywiście nie sądziłam, że kiedykolwiek się mi przytrafi kuku na paznokciu, ale niestety, 3 lipca, godzina 8 rano, a ja do śniadania oczywiście wyciągam naczynia ze zmywarki. Jak zwykle wypada na mnie. Wkładając garnek ze zmywarki do szafki, jakimś niefortunnym trafem zahaczyłam paznokciem między metalowe rurki. Zdjęcie winowajców zostawię w komentarzu. Metalowe rurki, dobra. Oczywiście zabolało, ale kto w życiu nie zahaczył paznokciem o nic i go nie bolało? Ja milion razy. No więc, mimo bólu paznokcia, dokończyłam wykładanie naczyń z zmywarki i jadłam sobie spokojnie śniadanie. Coś mnie tknęło i spojrzałam na paznokcia, a tam krew i osocze. Przestraszyłam się i od razu po jedzeniu poszłam ściągnąć paznokcia. Oczywiście ból do zniesienia? Może tylko dla mnie, ale to nie była przyjemna rzecz. Po ściągnięciu okazało się, że środek paznokcia urwał się od łożyska i mam teraz dziurę. Zdjęcie może nie jest aż tak drastyczne jak niektóre w tej serii, ale podzielę się z wami, żebyście uważali na zabójcze szafki. No. O kurde, to jest dla mnie drastyczne. Aż tu... Ojoj. Jeszcze czubek spoko, nie? Bo to szybko odrośnie. Ale tak blisko łożyska. Skórek fałdu proksymalnego. O nie, to trzeba będzie z parę miesięcy poczekać, aż to odrośnie. Biedna. Dobra, tutaj te rurki. Ale one nawet nie są jakoś blisko siebie. No ale dobra, wystarczyło. I to się w tym roku stało. O, cały tutaj się zapowietrza. I no, to będzie schodził pomału ten paznokieć. Za bardzo nic z tym robić, no nie można ani stylizacji, ani nic nałożyć. No współczuję, bo tu jest taka dość poważna dziura. To pewnie o wszystko haczy ten pazur. Więc
No nic, czekać aż odrośnie, smarować pewnie oliwką. Współczucia Karolina. Mamy tutaj chyba historię od wspierającej Edyty. Raz w dzień wyjazdu na wakacje przywaliłam pazurem małą oszafkę. Kilka razy dziennie płukałam w Rivanolu i obficie smarowałam w trybiotyku. Pomogło niesamowicie. Trybiotyk to jest taki chyba maść z antybiotykiem, tak? Po zdjęciu masy cały paznokieć odszedł od łożyska. A Marina za to, kiedyś bawiąc się za dziecka, wyrwałam sobie paznokieć od strony macierzy. Zagoiło się, ale teraz mam łezkę od strony macierzy, a wolny brzeg nie ma krzywej C, tylko krzywą A. Oj. Współczucia. No nic, lecimy dalej z kolejną cudowną historią. Hej, jak wiecie i pewnie niektórzy kojarzycie, ponad rok temu, jakoś w lutym 2022 roku, uszkodziłam macierz w paznokciu wskazującym prawej dłoni przez używając fryzarki. Wyglądało to źle. Niestety mam zdjęcie tylko z października, a dzisiaj paznokieć wygląda tak. O kurde, no. Ale widać, że coś tam odrasta, coś się tam dzieje, jest lepiej niż było. Nie wiem, czy ta macierz faktycznie jest uszkodzona, bo on wygląda jakby normalnie odrastał, ale mogę się oczywiście mylić. Nie jestem żadnym podologiem, dermatologiem. No tu to wygląda tragicznie, ale tu już jest światełko w tunelu, szansa, że chyba coś tam pójdzie zrobić z tego pazura. Jakąś rekonstrukcję może. Dziękuję Magdalena za taką szybką aktualizację stanu pazura. Lecimy dalej. Kolejna historia należy do Justyny. Cześć wszystkim. Opowiem Wam o mojej cudownej przygodzie z zieloną bakterią w roli głównej. Rok temu wakacje 2022. Pomagałam rodzinie przy pracach polowych. Chciałam zaczepić przyczepę do traktora i pech chciał, że omsknął się zaczep i mój świeżo zrobiony paznokieć został delikatnie przygnieciony. Warto dodać, iż kiedyś ów paznokieć przytrzasnęła mi kuzynka drzwiami samochodu, uszkadzając macierz i od tamtego czasu rośnie podwójnie. Aha, może chodzi o to, że rośnie podwójnie właśnie... Aha, jest na środku po całej długości grubszy. Jest na środku po całej... Okej, dobra. Boleć bolało przez chwilę i potem było dobrze. Z palcem nic nie było. Nic nie bolało, stylizacja się nie połamała i myślałam, że wszystko jest okej, że było to zwykłe uderzenie. No, jak już na początku przeczytałam zielona bakteria i przeczytałam też później, że uderzenie to na bank po prostu w środku się rozwarstwił żel od paznokcia i jak nic tam przez to ta zielona bakteria się tam miała po prostu raj, żeby się rozwinąć. Żeby rozwinąć skrzydła. Przyszedł czas na ściąganie stylizacji i tu pojawił się problem. Okazało się, że pod stylizacją pękła moja naturalna płytka. O, jeszcze lepiej, w sensie gorzej. I wdała się zielona bakteria. Oczywiście stało się to przed 18 siostry. Jednak sama stwierdziłam, żeby lepiej nie nakładać na ten paznokieć stylizacji. Wolałam go obserwować, bo nie ufam skurczybykowi. I dobrze, że tak zrobiłam. Okazało się, że zielona bakteria się powiększa właśnie przez to, że od wypadku w dzieciństwie krzywo i niepoprawnie rośnie. Pojechałam do pani podolog, która była przerażona widokiem mojego cudnego paznokcia. Przy ściąganiu bólu było co niemiara, ponieważ pani frezowała paznokieć aż do samej skóry, gdyż tak głęboko sięgała bakteria. Kurde. O kurde. Od tamtego czasu paznokieć rośnie tak jak rósł, czyli nadal niepoprawnie, jednak już nic się nie da z nim zrobić. Tak, jego urok. Teraz już wiem, że nie można frezować go od spodu. Niestety muszę zostawić taką grubą warstwę paznokcia, inaczej paznokieć pęka pod stylizacją. Wiem, bo sytuacja się powtórzyła i niestety muszę się ograniczać zrobieniem stylizacji. Pozdrawiam również. Jestem ciekawa, jak to wszystko wygląda po ściągnięciu stylizacji. A, tutaj tu rośnie podwójnie i to weszło pod paznokieć. Not good. I po owyfrezowaniu tego wszystkiego... Oj. Ale dziura.
Niemożliwe to jest, nie? O kurde. Odrasta, ale tak dalej niezbyt, bo... Ona się podzieliła jakby ta macierz i produkuje dwa paznokcie. Tak trochę wygląda. Widziałam i słyszałam o przypadkach, gdzie na przykład jak ktoś uszkodził macierz, jest paznokieć naturalny, prawda? I o tak. I tam w głębi mamy macierz tu, tak? Że jak ktoś uszkodził paznokcia aż do macierzy, to on na przykład tutaj w tym miejscu sobie rósł, ale tu był przecięty. Więc tak jakby jeden rósł pazur i drugi rósł i on się tutaj w tym miejscu rozdwajał, ten pazur. I o takim podwójnym pazurze ja słyszałam i takie widziałam nieraz. Ale żeby pęknięcie nie było w pionie, a w poziomie i on tak rósł podwójnie, to pierwszy raz widzę i powiem ci, nie wiem co gorsze, w pionie czy poziomie. I tu nie zazdroszczę. Tak wygląda z dołu, tu jest ta gruba warstwa. A no nie, no tego już nie możesz chyba raczej piłować, bo to jest po pierwsze bardzo krótki paznokieć, a po drugie, no to już chyba łożysko byś musiała piłować, czy tam hybonychium. No nic, no, on tak nachodzi na siebie troszeczkę. No... Współczuję, bo na pewno to jest troszeczkę przeszkadzające, Justyna. Dziękuję za podzielenie się historią. Dobrze, że się dobrze skończyło. Prawie dobrze. Następna historia należy do Korneli. Cześć wszystkim, jestem tu nowy. Na wstępie mówię, że zdjęcia są tragiczne. Dziękuję za uprzedzenie. Powiem wam, co przydarzyło się mojej babci. A więc tak, na palcu u prawej ręki zrobił się bąbel powietrza. A więc jak moja babcia zaczęła skubać tam i wycięła sobie kawałek skóry, a z racji tego, że moja babcia jest cukrzykiem, to rany się szybko nie goją. Zauważyliśmy, że ten palec z dnia na dzień spuchł i puchł jeszcze bardziej. Okazało się, że babcia wyrwała paznokieć i po jakimś tygodniu zaczęło się nabrać jeszcze bardziej. Zrobił się czarny opuszek. Zaczęła lecieć ropa i z tego jeszcze większy się... Zaczęła lecieć ropa z tego, jeszcze większy się zrobił. Wiecie co? Nie powinno się takiej rzeczy robić, bo my możemy mieć po prostu brudne narzędzia. Brudne. W takim sensie niewysterylizowanym narzędziem. Jak się gdzieś tam zatniesz, to naprawdę możesz wprowadzić sobie pod skórę do organizmu różne rzeczy, których niekoniecznie chcesz, aby tam były. No dobra, czytajmy dalej. W końcu po 3 tygodniach namówiliśmy babci, żeby pojechać... Po 3 tygodniach do szpitala okazało się, że na miejscu, że ma martwicę i palec do amputacji. Od tego zdarzenia mija już prawie 2 miesiące do dnia. 2 miesiące? Czekaj, do dnia. Dzisiaj babcia jest w szpitalu, dlatego nie mam zdjęć. Po. O matko kochana. No dobrze, zobaczmy. Zobaczmy. O Jezus Maryja. To nie zna moje nerwy, nie? Palec do amputacji. Nie, jeszcze wskazujący. To jeszcze mały tam palnik, mały, nie? Ale wskazujący. Serdeczne współczucia dla babci. Tak to wygląda, jak się bagatelizuje niektóre rzeczy. Zwłaszcza tutaj u cukrzyków. Więc jak cokolwiek się dzieje, lepiej od razu iść do tego dermatologa, do lekarza. Bo później, no, możecie stracić palec. Przejdźmy zatem do następnej historii. Może będzie troszeczkę mniej drastyczna. Oglądasz na własną odpowiedzialność. Witam serdecznie. Historia dotyczy mojego męża. Pracuje on na kopalni. Feralnego dnia, czyli 19 maja 2023 roku, mąż dzwoni do mnie z informacją i mówi tak. Żono, nie bądź na mnie zła. Ale jestem na izbie przyjęć, miałem wypadek. Co byście zrobili? Mówią, że prawdopodobnie będą amputować część palca dłoni. No nie, amputacja za amputacją. Okazało się, że ma zmiażdżenie ze złamaniem ostatniego paliczka środkowego palca prawej dłoni z częściowym oderwaniem od paznokcia. Oderwaniem paznokcia. Ból okropny, no nie dziwię się. To jest najbardziej nerwione miejsce prawie na całym ciele. Do tego lała się krew.
Do wypadku doszło podczas łączenia metalowych elementów budowy górniczej, poniżej zdjęcia narzędzia zbrodni. Po przyszyciu opuszka do paznokcia i założeniu szyny wypuszczono go do domu. Po kontrolnej wizycie okazało się, że palec nie będzie amputowany. I wszystko się pięknie goi. Poniżej dołączam zdjęcia. Pozdrawiam również. Uwaga, drastyczne zdjęcia. Sprawca wypadku. W dniu wypadku? Ale spuchnął. Nie włączam ich, dobra. Żeby tak jakościowe zdjęcia robiły osoby chłostane w chłoście, to by było super. A żeby tak słabej jakości zdjęcia robiły osoby w kuprzestrodze, jak słabej jakości zdjęcia robią osoby w chłoście, to też by było super. Tu kurde, każdy detal widać. Dobra, tutaj ci się ostry złapała na te pozostałe palce. Aha. A, już kumam. Bo ta opuszka jakby opadła w dół i ją przyszyli do tego paznokcia, żeby ona nie była opadnięta. I ten paznokcie zrobił trochę tak za szynę. Święty Panie. 19 dni po wypadku. Ty, całkiem spoko. Ciekawe, czy on będzie sprawny, ten paznokieć, ten palec. Paznokieć, nie palec. Ale kurczę, goi się. Tam jest krew, co prawda, pod tym paznokciem, ale też nie ma się co dziwić. Ale że też po tym czaśnięciu paznokieć... Czekaj, jak to się stało? Dobra, nie wnikajmy, nie wnikajmy. Nie, no teraz to już wygląda całkiem przyzwoicie. Tylko chyba by trzeba było mu to oczyścić tam w środku, bo troszeczkę się boję, że tam... No nie wiem. No i patrzcie, elegancko. I mamy co, miesiąc po wypadku? A to... No, dość chyba z pół roku temu wstawiała tutaj Izabela, więc teraz to już pewnie śladu nie ma. Pamiętajcie, tutaj widzicie, z jakim opóźnieniem ja nagrywam te odcinki, więc wy możecie spokojnie sobie, jak jeszcze nie było was w żadnym odcinku, a wiecie, że wstawiliście, to możecie takie aktualizacje wrzucać do tego, do swoich komentarzy po czasie, bo tu no, macie czas. Ale cieszę się, że po takim wypadku mimo wszystko ten palec został, nie? W całości praktycznie. Dobrze, kolejna historia ku przestrodze od Darii. Witam po raz drugi w serii ku przestrodze. Ojoj. Szczęściara, że tak powiem, do wypadków. Krew się lała, ale nie wyglądało to mega drastycznie. Otóż, akurat byłam na nocnej zmianie, 17 lipiec 2023, w popularnej drogerii. Rozładunek towaru, wystawienie na półki i tak dalej. Mój błąd? Nie założyłam rękawic ochronnych. Zbesztaj mnie, za to potrzebuję tego. To już chyba twoja kara już nastąpiła, więc już moje besztanie za dużo nie zmieni, bo wydaje mi się, że już do końca żywota będziesz zakładać rękawice. Chociaż kto wie, może nie było tak źle. Paznokcie robiła mi koleżanka, więc budowa była, nie mówmy o tym, podnosząc karton z ciężkimi płynami do prania, jego kawałek oderwał się całym ciężarem, spadając na mój paznokieć od spodu. Okay. Chcąc złapać karton, zanim uderzy o ziemię, jeszcze sobie dołożyłam siły, z jaką zawartość uderzyła w mojego palca. Paznokieć ze stylizacją pękł dużo niżej niż moja linia stresu, a na dodatek mam przerośnięte hyponychium. Ból ogromny, krew się lała, nie robiłam zdjęć na miejscu wypadku, bo nie myślałam o tym wtedy. Szybko pobiegłam do apteczki, opryskałam ranę Mediseptem i zawinęłam w plaster. Oczywiście na zdjęciu jesteśmy już tydzień później, gdzie pozostała część paznokcia została usunięta, bo przez cały ten czas te dwie połówki stylizacji wisiały sobie na moim biednym hyponychium. Ból był taki, że nawet nie mogłam nic z tym zrobić.
Okazało się, że kawałek skóry na paliczku został oderwany, a łożysko po części oderwane od paznokcia. Na zdjęciu nie widać, bo to świeża sprawa, ale paznokieć trzyma się tylko przy skórkach. Chyba to czas powiedzieć koleżance, żeby najpierw praktykowała na sobie, a potem ewentualnie nam mogę robić za modelkę. Czy ja wiem, czy to wina paznokcia? Zaraz zobaczymy, jak to wszystko wyglądało. Pozdrawiam ekipę i pogłaskaj ode mnie pieseczka. Of course, kulka będzie pogłaskana, a my tutaj zobaczmy twojego pazura. A no faktycznie troszeczkę miałaś za nisko apeks zbudowany. Może jakby był wyższy, może by się nic nie stało, kto wie. O, faktycznie tutaj troszeczkę łożyska, tak jakby ci wytargało. Nie no, pazy nie są złe, więc trzymaj się koleżanki, tylko jej powiedz, żeby ci budowała ciutkę wyższe apeksy, albo niech sobie kupi grubościomierz, żeby tam chociaż te 1,5 mm było. W każdym razie, no faktycznie nie jest jakoś mega drastycznie, ale wiem, że to mega boli, bo to jest taka odsunięta opuszka, uszkodzone łożysko od wewnątrz. Zanim to się zespoi i zagoi, to jest obłęd, nawet niczego tym palcem dotykać nie można, więc naprawdę współczuję, ale na szczęście taki lajtowy to jest przypadek po tych dwóch amputacjach, znaczy jednej prawie, jest okej. Następna historia należy do Agaty. I już nas Agata tutaj ostrzega, oglądasz na własną odpowiedzialność. Dobrze ostrzegasz. Dobrze. Cześć wszystkim. W sierpniu 2020 roku wybrałam się z przyjaciółką i chłopakiem na noc spadających gwiazd z dala od miasta. Po udanym kilkugodzinnym pikniku i oglądaniu gwiezdnego pokazu spakowaliśmy się do auta i wracaliśmy do domu. Było około 2 w nocy, a do domu mieliśmy jeszcze 20 km. Niestety czułam, że mój pęcherz nie wytrzyma takiej odległości, więc poprosiłam, aby zatrzymał się przy najbliższej zatoczce. Było całkowicie ciemno, wokół tylko pola i droga. Szukając prywatności, znalazłam mały obszar, który wyglądał jak pusty fragment ziemi, otoczony z każdej strony łąką. Pomyślałam, że to idealne miejsce dla mnie. Zrobiłam krok w przód. Okazało się, że to obszar, który wybrałam, że był bardziej pusty, niż mi się wydawało. Aha. A konkretnie było to małe, lecz głębokie bajorko. Momentu upadku nie pamiętam, jedynie moment, kiedy wynurzyłam się z brudnej wody. O matko, kochana, co to za historia? Wychodząc z tej dziury zgubiłam klapkę i po chwili namysłu stwierdziłam, że nie warto tam wchodzić jeszcze raz. Przepraszam, ale ty na pewno byłaś wtedy przerażona. Ale jak się to czyta... Jak sobie to wyobraża człowiek? To jest konkret. Kiedy stanęłam na drodze przemoczona, co twoja przyjaciółka... Jak twoja przyjaciółka i chłopak cię musieli zobaczyć, to... Szkoda, że nie nagrywałaś ich minnie. Poszłaś się kuprzyła cała mokra. Bez klapka. A, dobra. Wracasz mokra, bez klapka. Kiedy stanęłam w drodze przemoczona i bez buta, okazało się, że zdarłam skórę ze stopy. Boże. Niestety nie wiem czym, ale po wyglądzie rany wydaje mi się, że to był gwóźdź. Przyjaciółka wybiegła z auta w przerażeniu i chłopak stwierdził od razu, że jedziemy na SOR. Nie chciałam się zgodzić, bo nie pierwszy raz zdarzyło mi się uszkodzić swoje ciało w głupi sposób i mam już wprawy w opatrunkach i dezynfekcji. Z tego wszystkiego już zapomniałam, że coś mi się chciało. Siłą mnie zaciągnęli na SOR. Lekarz oglądając ranę stwierdził, że obędzie się bez szycia i jednak trzeba usunąć zwisający płat skóry. I wziął się do usuwania na żywca. Bez znieczulenia. Czułam, jak kawałek po kawałku tnie mi skórę skalpelem. Wróciłam do domu i pierwsze, co zrobiłam, wzięłam prysznic, aby pozbyć się oryginalnego zapachu mokrej łąki i martwych płazów. Na drugi dzień zorientowałam się, że nie podano mi zastrzyku na tężec. Znów pojechałam na SOR. Gdy mówiłam, że zdarłam sobie skórę ze stopy, nie chciano mnie przyjąć, bo oni zadrapań nie opatrują.
Wystarczyło jedynie ściągnąć opatrunek i pokazać, jak wygląda moje zadrapanie i od razu sprowadzono mi wózek inwalidzki i przyjęto na oddział. O Boże, to wiecie co? To ja sobie nogę strzaskałam. I normalnie tą jedną nogą szłam, tam utykałam, ale szłam. To mi na Teneryfie od razu z wózkiem jechali, mnie brali. Od razu. A tu w Polsce, no, jest trochę inaczej. Dostałam niezły ochrzan od lekarza, który dezynfekował mi ranę, że to nadaje się do szycia, ale z uwagi, że minęło 8 godzin, nie może już się tego podjąć i powinnam przyjść od razu. Nie wspomniałam opinii jego kolegi z tej samej nocy, bo nauczyłam się już, że nie warto wydawać się z lekarzami w konflikty. Aha. Ten powiedział, a nie, dobra, rżniemy tę skórę na żywca, nie trzeba żadnych szwów. Kilka godzin później przyjechałaś i dostałaś opierdziel, że tamten ci nie zszył, ale to ty jesteś winna. Dostałam zastrzyk, opatrunek i wypuszczono mnie do domu z zaleceniem, aby trzymać nogę w górze. Rana goiła się kilka tygodni, trochę pulsowała, ale było znośnie, została tylko blizna. Oprócz zdartej skóry na stopie miałam też olbrzymiego siniaka w kolorze dojrzałego bakłaża. Na tyłku! Wybaczcie, ale nie wstawię z nimi zdjęć i to wszystko przez sikanie. Ta historia jest dobra, dlatego ci wybaczę, że tu nie ma nic o paznokciach w niej. Tylko o stopie. I to wszystko przez sikanie. W planach mam zakrycie blizny tatuażem, na którym koniecznie będzie spadająca gwiazda. I bajorko, koniecznie. Godzina po zdarzeniu. O matko! I to lekarz widział i powiedział, że nie trzeba zszyć? Lol, ale żeś się urządziła, nie? Ja cię kręcę. Ale to się, no, zanim to się, powiem ci, masakra. 4 dni później. A to jest kiedy? Dzień później jeszcze, dobra. I tego ci nie zszyli, nie? Zdjęcie z dzisiaj. No, faktycznie jest blizna, ale ogólnie spoko, nie? Drugi dzień po zdarzeniu lekarz kazał trzymać nogę w górze, więc wybrałam najwyższą. Naprawdę wybaczam, że to nie ma nic wspólnego z paznokciami. Było warto. Daj znać w komentarzu, czy lubisz oglądać zdjęcia w serii Ku Przestrodze, czy wolisz sobie tylko posłuchać.